Ostatnio w wolnej chwili oglądam sporo TikToka. Niektóre TikToki mnie zastanawiają, a nawet zadziwiają. Więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie wspólnie, czy faktycznie jest tak, jak na nich pokazują. Dzisiaj przygotowałem dla Was 5 TikToków, które razem sprawdzimy. Więc jeżeli jesteście nowi na moim kanale, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I mam dla Was pewną propozycję. Umówmy się, że za każde 5000 łapek zostawione pod tym filmem, to jest kolejny przetestowany wspólnie TikTok w następnym odcinku. Oczywiście będziemy w następnym odcinku startowali od 5 TikToków, ale za każde 5000 łapek dokładamy jeszcze jeden, więc wszystko zależy od Was, ile tych TikToków w następnym odcinku wspólnie przetestujemy. Moją dzisiejszą operatorką jest... Witam Państwa JJ-ka. Serdecznie. Swoją drogą zapraszam Was na kanał JJ-ki. Ona też zaczęła vlogować i robi różne dziwne rzeczy z naszymi domownikami. Pierwszy TikTok jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy pojechać do McDonalda i coś zamówić. A co takiego za chwileczkę się dowiecie. Ten TikTok serio mnie zaciekawił, ponieważ dowiadujemy się z niego, że najświeższe frytki dostaniemy w McDonaldzie wtedy, kiedy poprosimy je bez soli. No i sobie właśnie to teraz sprawdzimy. JJ-ka zamówi słone frytki, a ja zamówię niesolone frytki. Swoją drogą, dajcie znać, czy jedliście kiedyś niesolone frytki w Maku. Okej, to zamawiamy oczywiście największe frytki. Ej, czekaj, bo spersonalizuj. Sól, można odjąć sól. Więc możemy tutaj zamówić też bez soli. Dobra, zamówmy jedna solona, a drugie bez soli. Dobra. I kolejne frytki personalizujemy. I odejmujemy sól. Ketchup zostaje. Mamy to. Dobra, słuchajcie, mamy numer... Samolot nad głową. No ja dziękuję. W Warszawie jest taki problem, że gdzie nie odpalisz nagrywania w plenerze, zawsze jeżdżą samochody i zawsze coś leci. To prawda. Albo psy czekają. Mieliśmy numer 39 w McDonaldzie, więc musicie pod tym filmem zostawić 39 tysięcy łapek, jeżeli chcecie kolejne takie. Kurczę, to wiesz, że ja zrobię tych TikToków później? Miliony, dobra. Ja mam jakie? Ty masz bez soli, a ja mam z solą. A, gorące. Ale moje też są gorące. Wiecie co? Bardzo dziwnie smakują bez soli. Daj spróbować. Te no. Są chyba lepsze. Moje są lepsze. Powiem Wam, że nawet smak mi bardziej pasuje chyba. Te po prostu smakują tak jakby już były usmażone wcześniej i wsypane i czekały na to, żeby po prostu je rozsypać dla klientów. Mhm. A te jakby dopiero co zostały wyjęte, jakby usmażone na szybko, żeby nie były... Bo na tym właśnie to polega. Solone. Mój kuzyn kiedyś pracował w McDonald's i jak robił frytki, mówi, to się je smażyło i później wsypywało do takiego pojemnika, który utrzymywał cały czas temperaturę i wtedy się je soliło, więc te frytki nieraz się zdarzyło, że zostawaliście takie gumowate, a te spójrzcie, są od razu no fajne, chrupkie, żarąbiste, świeże, no, czuć tą świeżość. Są bardziej mięciutkie. Więc specjalnie musieli dla nas na nowo usmażyć, nie solić, żeby nam podać. Czyli spoko. TikTok jak najbardziej potwierdzony. Noście ze sobą sól do McDonalda i zamawiajcie bez soli. Tak jest. Kolejny TikTok jest związany z tym oto lustrem parkingowym, które jest wypukłe, jak idziemy samochodem, więcej w nim widzimy, bo mamy większe pole widzenia. I moi drodzy, ponoć te lustro nie jest zrobione ze szkła, tylko z jakiegoś innego tworzywa, które możemy palcem wcisnąć do środka i ona po prostu nam odskoczy z powrotem do pierwotnej formy. Sprawdźmy, czy tak na pewno jest. Na pewno nie jest szklane i jak możecie to zobaczyć, choć zobaczysz, można je wgiąć, tylko no niestety ono jest zamontowane na jakimś jednym druciku. Jak ja naciskam, no to ten drucik się wygina. No ale jak najbardziej TikTok potwierdzony. Jak wiedzieliście o tym, no to dajcie znać w komentarzu, a my lecimy z kolejnym. Kolejnym TikTokiem jest magiczny trik. Z pewnością wielu Was widziało na różnych filmach, jak kelner ściąga obrus ze stołu, przy tym nie zrzucając niczego. Więc w dzisiejszym odcinku zdradzę Wam sekret, jak to zrobić. Zanim zaczniemy nasze czary, moi kochani, mam dla Was niespodziankę. Z pewnością pamiętacie limitowany drop z okazji miliona na Pixie Shopie. Mogliście zakupić taką bluzę albo koszulkę z przyciskiem YouTubera. Było tylko 300 limitowanych sztuk. No to teraz, moi kochani, na Pixy Shop dodajemy kolejne 300 sztuk. A robimy to tylko ze względu na to, że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wiele osób marzy o takim prezencie i cały czas zasypujecie mnie wiadomościami, czy te bluzy wrócą w tych właśnie wzorach. Więc, moi kochani, kto pierwszy, ten lepszy, zaglądajcie do sklepu, a link jest w opisie. A cały sekret tkwi w obszyciu obrusa. Trzeba go obciąć. Wtedy nie mamy tutaj takiej góreczki i nasze przedmioty, które stoją na stole, się nie wywrócą. Więc obcinamy w koło obrus i zobaczymy, czy mi wyjdzie i czy będzie sprzątane za chwileczkę, czy nie będzie sprzątane. Jak widzicie, mamy pięknie nakryty stół i pan magik nas uczył, że musimy złapać za obrus i energicznie pociągnąć na dół, żeby obrus ślizgnął się po stole i wtedy się nic nie wydarzy. Jesteście gotowi, Justyna? Nie. Uwaga! Zostawcie łapkę w górę. Raz, dwa, trzy. Woo!
aż się wióry posypały. Zobacz, nic nie drgnęło, tylko mały włos. Ten nóż mógłby wylądować, no wiecie gdzie, nie? Gdzieś siedzisz wbity. Co mogę powiedzieć? Udało się za pierwszym. Próbujemy replay? Żeby teraz nie. Lepiej nie? Żeby nie zrzucić sztućców i łyżek. Wyszło git, także jestem zadowolony. Pierwszy raz to robiłem w życiu i nie polecam próbować w domu, nie? Bo matka będzie później talerzami tymi rzucać, co się zbiły. Dobra, lecimy z kolejnym TikTokiem. Do kolejnego TikToka potrzebuję moich przyjaciół. Siema. Siema. I będziemy wspólnie testowali Egg Sitter. Co to takiego jest? Już wam mówię. Egg Sitter jest to takie urządzenie z żelu. Dotknij sobie. Ty, ja myślałem, że to pływa przez chwilę. Nie, nie, jest to takie urządzenie, które poprawia nam komfort siedzenia, ale ponoć jest to tak zarąbiście zrobione, że jeżeli położymy na tym jajko i usiądziesz, to ono nie pęknie. Jak zbijesz tyłkiem jajko, daje ci stubra. Rogal, trzymaj, jak ona zbije tyłkiem jajko, to ma stubra. Ja mam na jajku siadać? Tak. No i nowe dresy. Najlepsze spodnie. Najlepsze niedzielne spodnie. Nie bój się. Nie, no kurde, to jest takie głupie. Dawaj, hop! No i zobacz! Jest całe jajko! Działa. No dobra, postaraj się jajko zbić, to dostajesz stówkę. Dobra. Co jest? Złamane! No naprawdę? Nie, nie pęka! Dawaj Rogal, to na ty! Ile masz na wadze? Ze stówka jest stówka. Pewnie. Tylko krzesło nie połam. Nie śpij się z mojego chłopaka. Trzeba jakoś mu dać. A, okej. Okay. Ej, faktycznie. Mocniej. No poskacz trochę na jajku. Nad półdupkiem jak... Nie ma opcji. No nie da się, bo, nie ma, bo ona nie ma otwartego w ogóle. Teraz JJ-ka. Jak zbijesz, to daję ci farę lastówę. Znaczy, że mam żelazne poślady. Dawaj. No kurde. Nie ma opcji, czuć to jajko, ale nie da się tak dostawić go do tego. Czekaj. No, no nie ma rady. Opcji. O, nie da się! Pokaż to jajko. Calutkie. Ty, a jak stanę? Nie da się. Nie da się. Czuję, że mam je, ale bardziej mnie boli niż je rozgniatam. Poczekaj. Jeszcze raz. Mam inny pomysł. Mam piętę teraz, to jest no najtwardsza część stopy, więc jadę. Ja mam inny pomysł. Nie da się, cały ciężar położyłem. A czy mogę użyć tego na podłodze? Ale może nie na dywanie. Chodźmy na kabelki. Uwaga! Siadam. O! O! Klaudia! Czyli tą stópkę możesz zatrzymać, no udało ci się. Dziękuję. Jaja nie wytrzymało. Nie, przecież miało być niezniszczalne. No, tak skończył Egg Sitter, ale moim zdaniem mit potwierdzony, ciężko jest. Test na pewno zdał, nie? Tak. Bo jest naprawdę, jakby ktoś przypadkiem usiadł, to na pewno się nie da zbić, nie? Trzeba intencjonalnie po prostu usiąść. Zrobimy jeszcze jeden test Egg Sittera, tylko że tym razem ja będę królikiem doświadczalnym. Mamy cztery jajeczka i chciałbym się na tych czterech jajkach położyć plecami. Kurde, boję się. Gdzie dupem na blat? Dawaj, pomału, pomału, no. Pękło. Jedno poszło. Drugie poszło. Ale dwa środkowe zostały, czyli dobra. Te po środku zostały, a te się tutaj tak, no nie wiem, jakby mniejsza powierzchnia była może, nie też wiem. Też mi się tak wydaje, czyli na samym środku jajeczka nie ma szans zbić, no ale te po bokach pękają. Słaba sztuczka. Przykro. Ostatni TikTok przetestujemy sobie z rogalikiem. Tak i jest. Mój drogi przyjacielu, ponoć nie można złożyć kartki więcej niż 7 razy. To się zgadza, ja już kiedyś tego próbowałem, ale spróbuję to. Uwaga. Ja jeszcze tego nie próbowałem, więc teraz to zrobimy. Jak tam twoje zdolności manualne? Nie wiem, na pół przełamałem na razie. A tu jest jeszcze ten, techniczny, gruby. Tak, 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 dobra, potem znowu na pół. Ej, ale on jest twardy. O, masakra. Na dwie kartki to już jest taki... Raz. Dobra. Dwa. Dwa. No dobra. Uwaga. Trzeci. Stary, to już z trzecim są problemy. Tak jest. Trzy. Bo ten blok Justyna kupiła jakiś specjalnie, pranka kręcisz, czy co ty robisz? Kazała się kupić blok techniczny, więc kupiłam. Trzy. Czwarty. U mnie stary, już. Stary, my na sześć nie złożymy tego bloku. Czwarty, uwaga, o kurde.
O! Piąty będzie ciężki. Czekaj, może o rank jakoś. Z buta. Piąty. Poszło. Stary, to już się rozrywa. Tutaj nie masz szans. Na szósty nie ma opcji już zmienić. Dobra. Zobacz, u mnie się rozrywało, stary. Czyli jesteśmy lepsi, złożyliśmy tylko na 6 razy, jeżeli o to tak chodzi. Jest. Jeżeli ktoś ma wystarczającą ilość siły, zapraszam. Jak ktoś to złoży... Czekaj. Na 7? Czekaj. Na 6 może jeszcze pójdzie. O rant, mówisz? O rant. Chyba wow. Niezbyt. Poszło? 6. No tak zdjąłem, już lepiej, gorzej się nie da. Lepiej się nie da. No ale to na jeszcze na raz, no... Walczę. Nie ma. Idzie. A! Szósty poszedł. Ale już kartka się totalnie rozpada, więc moim zdaniem nie ma szans, żeby złożyć na 7. Jak ktoś zrobi, to niech wyśle do Farela na maila, to wygra stówkę. Tak jest. Czyli można powiedzieć, że kolejny mit potwierdzony. Tak jest. Tak więc, moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że się tak samo wspaniale bawiliście jak ja. Zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama oraz Twittera, jeżeli jesteście ciekawi, co u mnie słychać w życiu prywatnym. Pamiętajcie, że za każde 5000 łapek w górę pod tym filmem w kolejnym odcinku nagrywamy dodatkowego TikToka. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!